Witam w dniu kolejnym. Jest niedziela. Według starego czasu 10, według nowego już 9. Rano. Oczywiście rano. Tutaj słabe światełko, już rano się świeci rybom. Nie wiem, tam chyba na 1% ustawione. No i co do tego Aquaela Ultra Maxa. Rano, sucho, nic nie kapie. Tu se na noc założyłem czujkę, żeby mnie budziła w razie, gdyby tam to wyciekło, ale nic nie cieknie. Czyli filtr chodzi. Pod poprzednim filmikiem sugerowaliście mi, żebym to skleił lub pospawał. No, jest to jakiś pomysł, ale ta powierzchnia tutaj jest tak malutka, wąska, a ta klamra odrywa to właśnie w ten sposób, to raczej na tej powierzchni to by się nie utrzymało. Tak jakby jakiś element ozdobny pękł przez nieuwagę, człowiek by jakoś go połamał, bo by upadł, oparł się, to na tej powierzchni można by spokojnie coś tam kleić sobie, żeby to ładnie dalej wyglądało, ale tutaj jest element, na który ta klapka bardzo mocno ścinająco, odrywająco działa, bo musi uszczelnić, musi te wepchnąć w uszczelki tą klapkę. No to raczej to by się nie sprawdziło, poklejenie czegoś takiego. Ale jak mi doradziliście też, że jednak są te klapki osobne do kupienia, faktycznie sprawdziłem, są dostępne, można będzie kupić, także dzisiaj złożę zamówienie i być może jeszcze przed świętami w środę będzie dostępna. Ale skoro nie kapie, suchutko jest, tutaj nawet papier wyjmę, to włożyłem, żeby wybrać tą wodę, która mi nakapała w czasie wymiany tego prefiltra, znaczy czyszczenia prefiltra. O, to już, dobra, i teraz jest, no i tam jest sucho, to już odparowało, to co mi naleciało, to co nakapałem wyjmując prefiltr. Także klapkę się zamówi i będzie to pewne. No i trzeba będzie ostrożnie zamykać, uważnie, bo być może tak jak też jeden kolega mi sugerował, to mi pękło nie wczoraj, tylko mogło pęknąć przy ostatniej eksploatacji, znaczy konserwacji prefiltra. Jak otwierałem to, powiedzmy, kilka tygodni temu, kiedy ostatnio płukałem prefiltr, mogło tak być, że wtedy przy zamykaniu faktycznie mi to pękło, ukruszyło się, ale teraz to dopiero przy otwieraniu zauważyłem i myślałem, że może mi pękło przy otwieraniu, tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, jednak mogło być również i tak, jak kolega chyba Klata właśnie o tym wspominał, że z tym pęknięciem to już miałem ten filtr kilka tygodni. Czyli znaczyłoby, że to on pociągnie i bez nowej klapki, bo jak nie kapał przez te kilka tygodni, nic nie leciało. No to i teraz nie powinno lecieć, no ale dla świętego spokoju wolę kupić tą klapkę, ona tania nie jest, ale człowiek będzie spał bezpieczniej, bo to 60 parę złotych kosztuje plus przesyłka, to w jakichś 70 paru złotych może się zamknie. No i trzeba będzie jednak uważniej to zamykać. Być może jakoś nieuważnie to zamykałem i dlatego pękła zbyt gwałtownie albo jakoś nierówno tą klapkę zamykałem, nie wiem. Dobrze to w tej klapce pękło, a nie w tych bocznych, bo są jeszcze trzy takie, po trzech stronach takie zaczepy. To wtedy cała głowica do wymiany by była. Podejrzewam, że to taki sam plastik.
No a głowica to już prawie 600. No to już większy koszt do wymiany. No mogliby się postarać jednak to jakoś masywniejsze zrobić, solidniejsze lub z innego plastiku, bardziej wytrzymałego, nie tak kruchego. Nie wiem, czy ktoś miał taki przypadek, że komuś tak to ukruszyło się i pękło, czy tylko ja miałem takiego pecha. Jednak taka uwaga, doświadczenie moje dla pozostałych użytkowników, te klapy jednak, te zatrzaski nazwijmy to, bo to też jak klapy wyglądają, ciężko to nazwać, a nie patrzałem dokumentacji, jak to ma nazwę, ale powiedzmy zatrzask. Zamykać trzeba dokładnie ułożyć i pomału zamykać delikatnie, bez pośpiechu. Myślę, że to uchroni nas w przyszłości przed podobnymi nieprzyjemnymi zdarzeniami. No to chyba tyle takiego małego, szybkiego upgrade'u. Taki czujnik, jak widzicie, się też przydaje. No tutaj, gdyby miało się tam zalewać coś, to by pikało. On też ma powiadomienie na telefon, tak więc i poza domem też by było wiadomo, że coś się dzieje, że wilgoć się dostaje nie tam, znaczy dostaje się tam, gdzie nie życzymy sobie. O. Gdyby ta czujka była zalana lekko wodą, to już by sygnalizowało. Także technika też się w akwarystyce troszkę przydaje. No to tyle upgrade'u, update'u, czy jak to tam zwał, czyli po naszemu aktualizacji. O, widać, że jesienie liście wpadają do wody. Tu jeden, o, tam drugi, jest chyba przez okno mi wpadły. Nie, żartuję. Coś tam pozbierałem za inspiracją kolegi z kanału Alex. I też sobie mały zapasik liści takich narobiłem. Bo troszeczkę będę ich dorzucał. Niech tam i krewetki mają co pojeść wtedy, i garbników trochę dla tych kąsaczy. Może się więcej w wodzie nazbiera, ale mimo to tak bardzo nie zabarwi. To życzę miłej niedzieli, bo u mnie deszcz od rana chlapie, także chyba nawet z domu nie będzie jak na spacer wyjść. Nie mówiąc już o innych rzeczach jak rowery czy inne takie podobne atrakcje. Ale może coś tam przejdzie. Życzę Wam lepszej pogody i miłej niedzieli. Pozdrawiam. Hej.